meczu Koroni Radom. Marta Sieradz, poprosimy o ocenę meczu pana trenera gości Przemysława Sekarza. Jak pan to widział z ławki trenera? No, na pewno bardzo trudne spotkanie, bardzo wyrównane spotkanie, toczone w ciężkich warunkach i na pewno wymagało dużo zaangażowania, dużo siły i od chłopców. I widać było w niektórych momentach u moich zawodników te braki w pewnych momentach fizyczne. Mecz dość, powiem, ciekawy. Do przerwy wszystko uporządkowane. Straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, ale niedługo zaraz wyrównaliśmy po ładnej akcji rzut karny. No, w drugiej połowie mieliśmy tą meczową swoją sytuację na 2-1. Szkoda tej sytuacji. I był taki moment potem w drugiej połowie, te 15 minut, tak, gdzie naprawdę broń była w tym przypadku lepszym zespołem, wygrywała wszystkie piłki w powietrzu, wygrywała przebitki, wygrywała pojedynki 1-1. No i w konsekwencji było ileś tych stałych fragmentów gry, rzut rożny, z którego straciliśmy bramkę. Także bardzo nam szkoda, że straciliśmy tutaj wszystkie punkty. Myślę, że mogliśmy się pokusić chociaż o remis, no ale trudno, my musimy grać dalej, a mi pozostaje pogratulować trenerowi zwycięstwa. Trener broni pan Dominik Bednarczyk. Jak pan to trener widzi? Witam. Nam dzisiaj po czterech meczach bez punktów najbardziej zależało na tym, żeby przerwać tą serię i zapunktować. Wiadomo, że chcieliśmy zrobić wszystko, żeby zgarnąć pełną pulę. Udało się to. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Gratulacje do chłopaków, bo ciężko się gra, ciężko się trenuje, jak się ma taką passę i mam nadzieję, że to teraz mimo wszystko też krótki tydzień, bo już w środę następny mecz, ale to nam pozwoli gdzieś tam złapać tego powietrza i wrócić gdzieś tam, bo było w pewnym momencie ciężko. Widziałem po chłopakach, że mimo tego zespołu, który mamy, dużo młodzieży, no po prostu te porażki to jeszcze przytłaczają. No dzisiaj, tak mówię, mecz walki w trudnych warunkach, praktycznie rozstrzygnął się po stałych fragmentach, ale to, tak mówię, dzisiaj styl nie był ważny, ważne były punkty i z tego się bardzo cieszę.